Witajcie, przyjaciele, w naszym wspaniałym programie Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania, które są naprawdę interesujące. Pastorze, poruszałeś dzisiaj bardzo ciekawy temat i otrzymaliśmy wiele praktycznych pytań. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Pierwszy list do Tymoteusza 4:4 mówi, bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego. Jak należy to rozumieć? Postaram się to wyjaśnić. Pozwólcie, że przeczytam ten werset w kontekście 4 rozdziału 1 listu do Tymoteusza. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk demonów, w obłudzie mówiących kłamstwa, mających naznaczone sumienie, zabraniających wstępować w związki małżeńskie, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył do przyjmowania z wdzięcznością dla wiernych i tych, którzy poznali prawdę. Czytamy tutaj, że pewna grupa będzie występować przeciwko zawieraniu małżeństw. Istnieje kościół, który twierdzi, że księża i papieże nie powinni się żenić, oraz że są rzeczy, których nie powinno się spożywać w piątki. Nie ma to nic wspólnego ze stwierdzeniem, że nie powinniśmy spożywać pokarmów nieczystych, ponieważ czytamy, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył do przyjmowania. Oznacza to, że jest mięso, które nie zostało stworzone do spożywania. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Dalej czytamy, bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem, ponieważ jest poświęcone przez Słowo Boże. Stworzenia, które zostały poświęcone przez Słowo Boże, są przeznaczone do jedzenia i wiemy, które to są. Nie ma więc problemu, jeśli spożywasz zwierzęta, które Bóg wymienił jako czyste. Następne pytanie. W Rzymian 14 czytamy, niech ten jedzący nie lekceważy niejedzącego. Nie ma nic skalanego samego przez się. Wszystko wprawdzie jest czyste. Co to oznacza? Wersety te, podobnie jak ten, który przed chwilą analizowaliśmy, należy rozumieć w kontekście tego, co działo się w czasach biblijnych. Wywodzący się z Żydów chrześcijanie mieli problem z tym, że chrześcijanie pochodzenia nieżydowskiego spożywali zwierzęta zabijane i sprzedawane na rzymskich i greckich targowiskach, zanim bowiem zwierzęta zostały zabite. W tamtym czasie ludzie mieli te wszystkie pogańskie bożki, którym składali ofiary, żeby uzyskać coś w zamian. Mieli więc tamtych swoich bogów, takich jak Jupiter czy inni, i kiedy zażynali zwierzęta, zmawiali nad nimi modlitwę. Kiedy Żydzi udawali się na targowisko, stwierdzali, nie możemy tego jeść, ponieważ zostało ofiarowane pogańskim bożkom. Jeśli zjemy to mięso, to tak jakbyśmy uczestniczyli w oddawaniu im czci. Jeśli twoja wiara jest słaba, jedz warzywa i nie jedz tego mięsa. Cały czas chodzi tutaj o spożywanie zwierząt czystych, takich jak koza, kurczak, krowa. Nie jest to zezwolenie na jedzenie wszystkiego, co tylko chcieli. W pierwszym liście do Koryntian apostoł napisał, wszystko, co sprzedają w jadce, jedzcie, niczego nie osądzając z powodu sumienia. Po prostu jedz, pomódl się nad tym i wszystko będzie w porządku. Ówczesny spór dotyczył tego, czy można jeść rzeczy, które sprzedawano na publicznych targowiskach i które mogły być ofiarowane bożkom. Pozwólcie, że podam wam współczesny przykład. Lubię kuchnię azjatycką. Często chodzę do azjatyckich restauracji. Zazwyczaj stoi w nich posąg Buddy albo znajduje się pagoda, w której pali się kadzidło dla Buddy. Nie jestem buddystą. Być może oni są, ale to, że w restauracji stoi posąg Buddy, mi nie przeszkadza. Delektuję się jedzeniem i nie czuję, że poświęcam swoją wiarę. Jeśli mój przyjaciel powie, nie możemy tutaj jeść, bo mają Buddę, odpowiem, okej, chodźmy gdzieś indziej. Paweł napisał, jeśli twoja wiara jest słaba, nie rób tego. Takie jest znaczenie tych wersetów. Kolejne pytanie. Czy nie wystarczy kochać Pana i nie przejmować się Bożymi zasadami zdrowia? Nasza miłość do Pana przejawia się w tym, że dbamy o Jego własność, czyli nasze ciało. Jeśli więc kochasz Boga, dlaczego miałbyś robić coś, co może cię skrzywdzić?
Kochasz swoje dzieci, jeśli jesteś rodzicem, i zależy ci na tym, jak żyją. Dbasz o ich zdrowie. Robisz to, ponieważ je kochasz. Bogu zależy, ponieważ cię kocha. Jeśli ty kochasz Jego, też ci zależy. To nie są tylko zasady biblijne. Przywoływaliśmy dzisiaj fakty dowiedzione przez naukę. Mięso zwierząt nieczystych jest bardziej toksyczne. Spożywanie krwi i tłuszczu, czyli to, czego Biblia zabrania, również w Nowym Testamencie, może przenosić choroby. Znaczenie ćwiczeń fizycznych, czysta woda, światło słoneczne, to są bardzo praktyczne wskazówki. Przejdźmy teraz do pytań zadanych przez naszych widzów. Mamy tutaj kolejny werset biblijny do przeanalizowania. Proszę o wyjaśnienie Kolosan 2,16, gdzie czytamy: Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Przeczytajmy od wersetu 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam. Musimy zacząć od tego. Mówi o przepisach, które były przeciwko nim. W Księdze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że ceremonialne prawo Mojżesza zostało zapisane na papierze. Biblia mówi, że było umieszczone poza arką, aby świadczyć przeciwko ludziom. Nie chodzi o 10 przykazań. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Nie mówi tutaj o cotygodniowym szabacie. Chodzi o coroczne szabaty, w czasie których zbierali się i żałowali za grzechy. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia. Apostoł mówi tutaj o ofiarach z jedzenia i picia, które składali Żydzi. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego próbowali zmusić wierzących pochodzenia pogańskiego do praktykowania praw ceremonialnych. Paweł mówi, te rzeczy zostały przybite do krzyża. Dekalog nie został przybity do krzyża. Zasady zdrowia również. W Biblii jest wiele przepisów, które wynikają ze zdrowego rozsądku. Widzisz błąkającego się osła twojego sąsiada? Zaprowadź zwierzę do niego. To prawo cywilne. Układ trawienny Żydów niczym nie różni się od układu trawiennego innych ludzi. Tylko na tym skorzystasz. Nawiasem mówiąc, myślę, że na przestrzeni historii wyraźnie widać, że oczekiwana długość życia w narodzie żydowskim jest całkiem wysoka. Ortodoksyjni Żydzi żyją dłużej niż wynosi przeciętna. Mamy kolejne ciekawe pytanie. Drugie przykazanie w Księdze Wyjścia 20 mówi: Bo ja Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Pytanie brzmi: gdzie jesteśmy w tym trzecim lub czwartym pokoleniu? Czy możemy wyjaśnić, co to znaczy? Przede wszystkim należy pamiętać, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, iż Bóg nie karze dzieci za grzechy ich rodziców, ani rodziców za grzechy ich dzieci. W Ezechielu 20 czytamy: Sprawiedliwość pozostanie przy sprawiedliwym, a bezbożność pozostanie na bezbożnym. Tutaj mamy słowa: karzącym winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Nie chodzi o to, że Bóg arbitralnie karze potomków, ale o to, że rodzice przekazują im niewłaściwe zachowania. Czasami rozmawiam z ludźmi, którzy zmagają się ze złym stanem zdrowia i mówią: dostałem to od rodziców. Wtedy pytam: odziedziczyłeś złe zdrowie, czy nawyki i praktyki dietetyczne, które powodują problemy zdrowotne? Ponieważ dzieci powtarzają zachowania swoich rodziców, czasami może ciągnąć się to przez 2 albo 3 pokolenia. Czy są owady, które należą do zwierząt czystych? Myślę, że osoba, która zadała to pytanie, musi wiedzieć coś o owadach. Biblia mówi, że Jan Chrzciciel jadł szarańcze i dziki miód. Nie jesteśmy pewni, czy to oznacza, że jadł koniki polne. Istnieje coś, co nazywamy chlebem świętojańskim. Być może chodzi właśnie o to. Ogólnie mówiąc, koniki polne pojawiają się sezonowo. Trudno mi wyobrazić sobie Jana Chrzciciela z małymi nóżkami konika polnego w zębach. Jednak z technicznego punktu widzenia są to zwierzęta czyste, ale w większości są wegetarianami. Wydaje mi się, że spożywa się je w Afryce. Mam rację? Jak wyjaśnić werset z Mateusza 5,11, w którym Jezus stwierdza, że wszystkie pokarmy są czyste? Nie to, co wchodzi do ust, zanieczyszcza człowieka, ale co wychodzi z ust, to zanieczyszcza człowieka. W Biblii Tysiąclecia w tym fragmencie dodano zdanie, którego nie ma w oryginale. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. A przynajmniej tak jest sprawozdanie ewangelisty Marka. Jezus nie mówi tutaj o spożywaniu konkretnych pokarmów.
powstał spór o to, czy można jeść rękami, które zostały poddane ceremonialnemu obmywaniu. Próbowałem używać tego argumentu w dyskusjach z Bogiem. Paliłem papierosy. Przyszedłem do Pana i wiedziałem, że On chce, abym to rzucił. Mówiłem jednak, Panie, przecież jest napisane, że nie to, co wchodzi do ust, zanieczyszcza człowieka. Mogę więc nadal palić. Bóg odpowiedział, tak, jeśli jednak to, co wchodzi do Twoich ust, wpływa na to, co z nich wychodzi, to może Cię zanieczyszczać. W tych słowach Jezus nie twierdzi, że można jeść wszystko. Zauważcie, że Chrystus mówi to w Ewangelii Mateusza. 3,5 roku później Piotr ma widzenie i mówi, Panie, nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Skoro Jezus pozwolił apostołom jeść wszystko, dlaczego Piotr nadal nie je nic nieczystego w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich? Jezus nie nauczał więc, że możemy spożywać wszystko, co chcemy. Wydaje mi się, że spór, jaki miał miejsce w tamtym czasie, dotyczył jedzenia nieumytymi rękami, nieobmytymi ceremonialnie. Jezus nie wspomina o żadnych konkretnych pokarmach. Co można powiedzieć o pandemii, przez którą przechodzi świat? Czy może to być dla nas ostrzeżenie? W Mateuszu 24 Jezus zapowiedział, że jednym z wielu znaków końca świata będą plagi i zarazy. Nie należy ona jednak do najbardziej śmiercionośnych z tych, których doświadczyła ludzkość. Myślę, że administracja rządowa przechodziła przez trudny okres, próbując nakłonić ludzi do ograniczenia pewnych aktywności. Ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że sytuacja jest poważna, ale na szczęście nie jest to ani dżuma, ani hiszpańska grypa. COVID plasuje się gdzieś na środku skali. Jeśli ludzie należą do grupy wysokiego ryzyka i zachorują, może to mieć poważne konsekwencje. Ta pandemia na pewno pokazała, jak szybko ludzie zgadzają się na ograniczenie swoich praw i poddanie się nakazom rządu. To pomaga nam wyobrazić sobie, jak szybko i łatwo stanie się to w przyszłości w kontekście praw religijnych. Powołując się na dobro publiczne, możesz sprzedać prawie wszystko. Inna kwestia, myślę, że może pojawić się o wiele bardziej zabójcza pandemia, która przemknie przez naszą planetę. Jak wielkie spustoszenie mogłaby poczynić zaraza w rodzaju hiszpańskiej grypy czy dżumy, zanim wynaleziono by szczepionkę? Albo gdyby wybuchła epidemia eboli lub cholery. Wszystkie te wirusy mogą stanowić problem. Ale wiecie co? Przestrzegajcie zasad zdrowia, o których mówiliśmy dzisiaj, a wasze szanse znacznie wzrosną. Mamy kolejne pytanie. Czy sporadyczne wypicie kieliszka czerwonego wina jest złe? Zawsze będę się zastanawiał, dlaczego mój tata kazał mi przestać palić trawkę, skoro sam każdego wieczoru pił martini? Co byś zrobił, gdyby twoje dziecko przyszło do domu z odrobiną kokainy lub heroiny? A fakty są takie, że z powodu alkoholu umiera więcej osób niż z powodu kokainy lub heroiny. Być może myślisz, wypijam kieliszek tylko raz na miesiąc. Czy chciałbyś, żeby twoje dziecko robiło coś, co jest uzależniające i prowadzi do śmierci? Wiem, że ludzie mówią, ale to jest takie przyjemne, to tylko dla relaksu. Przyjaciele, ja piłem wino. Wiem, jakie to uczucie. Rozumiem, ale z miłości do mojego bliźniego nie chcę zrobić nic, co doprowadzi go do potknięcia. Opowiem wam krótką historię. Kiedyś byłem pastorem w kościele znajdującym się w indiańskim rezerwacie. Wiele osób wie, że amerykańscy Indianie mają większe skłonności do alkoholizmu. To poważny problem. To zniszczyło już wiele kultur. Gdyby wyznawcy tamtego zboru myśleli, że pastor Doug pije jeden kieliszek wina tygodniowo, wskazaliby na mnie i powiedzieli, on pije. Być może ja byłbym w stanie to kontrolować, ale oni nie. Poprzez swój przykład mógłbym zrujnować im życie. Nie rób niczego, co może doprowadzić twojego brata do upadku. Nie musisz tego robić, dlaczego więc miałbyś igrać z czymś, co zabija? To jak rosyjska ruletka. Następne pytanie. Biblia podaje, że Jezus zamienił wodę w wino. Dlaczego więc twierdzicie, że zamienił ją w sok gronowy? Wydaje mi się, że użyte tam greckie słowo to oinos, które oznacza właśnie sok gronowy. To wyrażenie nie pojawia się w Biblii. W Izajaszu 65 czytamy, jak wtedy, gdy znajduje się wino w kiści, mówi się, nie psuj go, bo w nim jest błogosławieństwo. Biblia mówi, że nawet kiedy wyciskano sok prosto z kiści winogron, nazywano go winem. Wyrażenia wino i sok gronowy są więc używane zamiennie.
W czasie pierwszych zbiorów zamienia się winogrona w sok i wlewa się do bukłaków. I nie wlewają młodego wina, czyli soku gronowego, do starych bukłaków, ponieważ fermentacja, jaka miała w nich miejsce, szybko sprawi, że młode wino również stanie się sfermentowane. W czasie fermentacji bukłaki rozszerzają się i mogą pęknąć. Rozróżniano sok gronowy i sfermentowane wino. Na weselu uczynił nowe wino, to co najlepsze. Kolejne interesujące pytanie. Proszę o wyjaśnienie wersetu z Księgi Powtórzonego Prawa 12:15. Przeczytam ten fragment. Jeśli jednak spodoba się Twojej duszy, będziesz zażynał i będziesz jadł mięso według błogosławieństwa Pana, Twego Boga, które da Ci we wszystkich Twoich bramach, zarówno nieczysty, jak i czysty może je jeść. Byli ludzie, którzy zmagali się z pewnego rodzaju nieczystością. Biblia mówi, że nie tylko zwierzęta były nieczyste, ale że również człowiek może zrobić coś, co uczyni go nieczystym. Może to być wiele rzeczy. Wzięcie udziału w pogrzebie, ogniska zapalne na skórze. Wtedy kapłan stwierdzał, że jesteś nieczysty. Jednak w czasie świąt zarówno osoby czyste, jak i nieczyste mogły jeść świąteczny posiłek. Słowa te dotyczą osób, które zmagały się z pewnego rodzaju nieczystością ceremonialną. Przed chwilą rozmawialiśmy o myciu rąk. Kiedy Dawid i jego towarzysze udali się do świątyni, kapłan, zanim nakarmił ich świętym chlebem, zapytał, czy ty i twoi młodzieńcy jesteście czyści? Mojżesz mówi tutaj, kiedy idziesz na święto, możesz zabijać i spożywać zwierzęta czyste. Czysta lub nieczysta osoba może uczestniczyć w święcie. Kolejna osoba pyta, skoro prawo ceremonialne zostało unieważnione na krzyżu, czy nie dotyczy to również czystego i nieczystego mięsa? To dobre pytanie. Różnica pomiędzy tymi przepisami wynika z tego, że prawo ceremonialne wyrasta na gruncie świątyni i służby w niej podczas Eksodusu z Mojżeszem. Wtedy właśnie powstała Księga Kapłańska. Rozróżnienie zwierząt czystych i nieczystych, a także zasady zdrowia sięgają Księgi Rodzaju. Zostały dane dla całej ludzkości. Prawo ceremonialne i zasady zdrowia to dwie różne rzeczy. To pierwsze obejmuje elementy takie jak obrzezanie, ofiary z baranków, składanie ofiar w świątyni. Zasady zdrowia miały zastosowanie praktyczne i obowiązują również dzisiaj. Że rozróżnienie zwierząt czystych i nieczystych musiało zostać wprowadzone zaraz na samym początku, ponieważ nie można było złożyć w ofierze zwierzęcia nieczystego. Musiało to być zwierzę czyste. Nawet więc w czasach Księgi Rodzaju już na początku ludzie musieli to wiedzieć. Kain i Abel. Kiedy Abel przyniósł ofiarę, musiał wiedzieć, co ma przynieść. Następne pytanie. Czym jest późny deszcz i skąd mogę wiedzieć, że go otrzymałem? Termin późny deszcz pojawia się w Biblii. Ma on wymiar duchowy i oznacza wylanie Ducha Świętego w ostatnich dniach. Jest to też termin z zakresu rolnictwa. W hebrajskiej gospodarce nie było systemu sztucznego nawadniania, więc ludzie modlili się o deszcz wiosenny lub inaczej wczesny, dzięki któremu plony dojrzewały. Potem mieli późny deszcz, który, wybaczcie, deszcz wiosenny sprawiał, że ziarna kiełkowały. Dzięki późnemu deszczowi rośliny dojrzewały przed żniwami. Pięćdziesiątnica została porównana do wczesnego deszczu, w czasie którego Bóg zesłał swojego ducha, ziarno zasiane przez Jezusa wykiełkowało w ogromny kościół. Teraz, przed żniwami, Apokalipsa pokazuje nam obraz żniwiarza, modlimy się o późny deszcz i wylanie ducha, o kolejną pięćdziesiątnicę, żeby przygotować świat na powtórne przyjście. Mamy kolejne pytanie. Dlaczego Biblia mówi, że Daniel i jego przyjaciele byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli niezdrowe jedzenie? Wiele osób mówi, nie chcę stosować diety Daniela, ponieważ nie chcę być tęższy na ciele. Pamiętajcie, że wszyscy oni właśnie doświadczyli oblężenia Jerozolimy. Daniel i jego przyjaciele zostali wzięci do niewoli. Przebyli długą drogę. Prawdopodobnie byli słabi i wychudzeni. Chciano więc sprawić, żeby na ich kościach znów pojawiła się odpowiednia ilość ciała. Daniel i jego przyjaciele, jedząc najlepszą dietę, którą dał im Bóg, zaczęli wyglądać lepiej. Wyrażenie tężsi na ciele oznacza, że zaczęli przybierać na wadze. Kiedy przybyli do Babilonu, prawdopodobnie wyglądali jak jeńcy wojenni. W pierwszej Samuelowej czytamy, że Saul wziął miecz i upadł na niego. Druga Samuelowa mówi zaś, że zabili go Amalekici. Która wersja jest prawdziwa?
Później dowiadujemy się, że pewien Amalekita chciał dostać od Dawida nagrodę, więc skłamał i powiedział: zabiłem twojego wroga, królu. Ponieważ Saul próbował zabić Dawida, człowiek ten myślał, że Dawid będzie zadowolony. Przyniósł ze sobą koronę i naramiennik Saula. Wręczył je Dawidowi i stwierdził: tak, Saul był ciężko ranny i poprosił mnie, żebym go zabił, więc to zrobiłem. Z pola bitwy widział, że Saul upadł na swój własny miecz i chciał zdobyć uznanie. Źle ocenił sytuację. W końcu Saul był teściem Dawida. Dawid zabił go, a on kłamał, bo chciał otrzymać nagrodę. Dziękujemy za wszystkie wasze wspaniałe pytania. Przed nami jeszcze dwa ważne wykłady. To, co najlepsze, zostawiliśmy na koniec. Będziemy mówić o tym, jak w świetle tego, co zapowiadają proroctwa biblijne, możemy przygotować się na rychłe, powtórne przyjście Jezusa. Bądźcie wtedy z nami. Do zobaczenia wkrótce.